amerykański system wyborczy. Złożony, pełen zawiłości, a dla wielu wręcz niezrozumiały. Jak to możliwe, że kandydat, który zdobywa większość głosów obywateli, może przegrać wybory? Brzmi nieprawdopodobnie, ale taki paradoks występuje w Stanach Zjednoczonych, kraju, gdzie tradycje wyborcze sięgają ponad 200 lat. Zacznijmy od tego, że wybory w USA to nie jedno, a dwa głosowania. Pierwsze na poziomie obywateli, a drugie na poziomie kolegium elektorów. Wybory w Stanach Zjednoczonych to w rzeczywistości system pośredni, w którym to nie bezpośrednie głosy decydują o wyniku, ale 538 elektorów przypisanych poszczególnym stanom. Na przykład ogromna Kalifornia ma aż 55 elektorów, a takie malutkie Wyoming zaledwie 3. Ciekawostką, która sprawia, że ten system jest tak fascynujący, jest zasada zwycięzca bierze wszystko. W większości stanów kandydat, który zdobywa minimalną większość głosów, otrzymuje wszystkie głosy elektorskie tego stanu. W praktyce oznacza to, że można zdobyć ogromną liczbę głosów w jednym stanie, a mimo to przegrać wybory, jeśli zabraknie tych kluczowych w innych. Ten mechanizm sprawił, że w historii USA już 5 razy zdarzyło się, że kandydat, który zdobył mniej głosów od rywala, ostatecznie wygrał prezydenturę. Ostatnim przykładem jest Donald Trump, który w 2016 roku zdobył mniej głosów niż Hillary Clinton, ale wygrał wybory dzięki przewadze głosów elektorskich. W USA, aby zostać prezydentem, trzeba zgromadzić co najmniej 270 głosów elektorskich. A co jeśli mamy remis? Tak, to też możliwe. Wtedy decyzja przechodzi do Izby Reprezentantów, a to jeszcze bardziej komplikuje ten zawiły proces. Dzięki tak złożonemu systemowi wybory w USA przyciągają uwagę na całym świecie, a każdy ich cykl dostarcza wielu emocji i kontrowersji. To fascynujący temat, który pokazuje, jak różnorodne mogą być podejścia do demokracji i wyborów na świecie. Wejdź głębiej w kulisy amerykańskich wyborów. Subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na naszym kanale.